Na program Darz Bór zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. Firma Kaliber. Darz Bór, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu łowieckiego Darz Bór. Znowu w czasie dojazdu do łowiska. Dojeżdżamy sobie z aferką, idziemy znowu w teren leśny, bardzo blisko lasu. Będziemy dzisiaj próbowali popatrzeć sobie, posłuchać, czy może jelenie już się odzywają, bo w końcu za parę dni może rozpocząć się polowanie na jelenie byki, a więc okres rykowiska tuż. Każdy myśliwy, który jest selekcjonerem, zapewne lubi ten okres, chociaż pewnie i ci, którzy nie są selekcjonerami, również bardzo lubią. No, afera już by chciała wyjść, tam z tyłu się odzywa, że nie pasuje już jej ta długa podróż i za chwileczkę chciałaby znaleźć się gdzieś na łonie natury i sobie chwilkę pobiegać, i pewnie tak się wydarzy. Cóż mogę powiedzieć, no ja też lubię rykowisko, ale bardzo często jest tak, że to rykowisko no, nie jest tak fajne, jak mogłoby być, ze względu na to, że w wielu kołach, w wielu miejscach jest tak, że w tym okresie najczęściej zaczynają polować także koledzy z zagranicy i to w pierwszej kolejności im pozwala się odstrzelić jakieś jelenie, byki. No ze względu właśnie chociażby tego, że w wielu kołach pustki w kasie i trzeba to jakoś nadrobić, i to właśnie w ten sposób jest robione. Nie było polowań zbiorowych, które w wielu miejscach, zwłaszcza tutaj na Pomorzu Zachodnim, przynoszą duże pieniądze do koła, które później zarządy kół wykorzystują do tego, aby zapłacić za szkody łowieckie. Na szczęście jest też tak, że często na samym początku rykowiska jeszcze ci myśliwi z zagranicy się nie pojawiają. A teraz mamy jeszcze w ogóle taką sytuację, że rozpoczyna się, za chwilę może rozpocząć się rykowisko. Chwilę temu skończyła się ruja, a w niektórych miejscach jeszcze ona, ta końcówka trwa, jeszcze czasami jakieś rogacze reagują na wap, więc można popróbować. Ja też dzisiaj mam zamiar spróbować zobaczyć, czy jakiś drapieżnik gdzieś tam pojawi się. Będę polował oczywiście blisko miejscowości, a więc skoro blisko miejscowości, to znowu trzeba bardzo uważać. Zrobiło się troszkę ciepło, pada deszcz na przemian ze słońcem. Mimo wszystko ludzie chodzą na spacery, a nawet zaczynają pojawiać się w lesie, bo szukają już grzybów. Ja tych grzybów jeszcze nie znalazłem, chociaż już kilka razy byłem. Parę kurek to jeszcze jakby tutaj, jak to się mówi, jesieni grzybowej nie czyni. No ale jeżeli tylko rozpocznie się taki fajny sezon, właśnie kiedy tych grzybów będzie całkiem sporo, znowu wróci dzika kuchnia i znowu ugotujemy coś ciekawego, smacznego. Ja codziennie praktycznie jestem na food trucku. Możecie mnie spotkać w Goleniowie pod główną bramą stadionu. Tam mamy naszą bazę food truckową. Popołudniami właśnie tam możecie przyjechać i skosztować naszej dzikiej kuchni, bo tak nazywa się food truck. Przygotowuję ją osobiście, czasami też ktoś jeszcze, kto ze mną pracuje, więc zawsze jest świeżo, smacznie i niesamowicie. Dodatkowo mogę Wam powiedzieć, że w naszym food trucku, w moim food trucku możecie znaleźć także wędliny z najlepszych manufaktur w Polsce. Udało mi się przekonać kilku kolegów, którzy właśnie produkują takie wędliny, aby zrobili doskonałe wyroby. Doskonałe, bo oni się na tym najlepiej znają. Ale żeby one były moje, a więc żeby były to moje smaki i takie smaki, które no, możecie tylko spróbować u mnie, więc jeżeli kiedykolwiek zajrzycie na Pomorze Zachodnie, no to zapraszam Was do Goleniowa i tam znajdziecie naszego food trucka Dziką Kuchnię. Oczywiście możecie też śledzić stronę internetową na Facebooku Dzika Kuchnia i tam dowiecie się, bo być może będziemy na jakimś też evencie gdzieś blisko Waszego miejsca zamieszkania, gdzieś blisko Waszej okolicy i wtedy również będziecie mogli skosztować coś dobrego. No ale tak jak mówiłem, to jest to, co dzieje się na co dzień, natomiast w kolejnych odcinkach programu zapewne będzie znowu gotowanie. Jesień to taki czas, kiedy mamy dostępne wszystko. Mamy dostępne grzyby, mamy dostępne zioła, mamy dostępne no, mięso, tak naprawdę praktycznie każdy rodzaj, bo już możemy mieć dzikie ptactwo. Mamy dzika, mamy sarnę, za chwileczkę będziemy mogli mieć świeżego jelenia, a już od kolejnych miesięcy pojawi się i daniel, a więc pojawią się także dzikie kaczki, później gęsi, bażanty. To wszystko po prostu zacznie no, być wykorzystywane w Dzikiej Kuchni i myślę, że my również będziemy tutaj to wszystko pokazywać. Tymczasem jadę dalej do łowiska i za chwileczkę zatrzymam się, przygotuję sobie sprzęt i wyruszę na mały podchód, ale również zasiądę na zwyżce Morza Ambonie, aby posiedzieć, popatrzeć, posłuchać, może zawabić, może jeszcze przywabić jakiegoś rogacza, może się uda, a może drapieżnika, na którym chyba w tym momencie też bardzo mi zależy, bo miałbym ochotę spotkać właśnie jakiegoś lisa. Na program zaprasza producent wędzarni elektrycznych, firma Fasagno. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych, firma Infiray. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primos Hunting. Na program zaprasza Państwa dostawca oprogramowania dla kół łowieckich EPI24. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Fenix. Dojeżdżam do miejsca przeznaczenia, gdzie mam zamiar sobie polować. Do zachodu słońca zostało jeszcze jakieś godzinę. właściwie nie do zachodu słońca, ale do czasu, kiedy zrobi się ciemno. Godzina, półtorej, więc mamy czas, żeby jeszcze się kawałek przespacerować, zobaczyć, czy gdzieś tutaj nie ma jakiegoś rogacza i dopiero wtedy zasiąść sobie gdzieś na jakiejś ambonie, zwyżce i poczekać, zobaczyć, czy jest tu jakaś zwierzyna, która wychodzi nocą, a więc dziki. No i posłuchać, czy może jakieś jelenie się odzywają, no bo po tym wielkim gorącu zrobiło się chłodniej. Jesteśmy na miejscu i wypakowujemy się. No i dotarłem do łowiska. Przygotowałem się już do wyjścia na polowanie. Mam ze sobą oczywiście nakładkę noktowizyjną Parda NV007S940, a więc tą, której można powiedzieć zwierzyna nie widzi tego światła. Dzięki temu mogę sobie dokładnie je obserwować, ale na bliskim dystansie. Nie będę mógł doświetlać na bardzo dużą odległość i to może powodować, że trzeba będzie podejść blisko do zwierzyny, którą będę widział. Oczywiście mowa tutaj o dzikach. Polujemy nadal z amunicją GGG. Mam ze sobą także wabiki. Zobaczymy, czy jakiś lisek. Pojawi się. Jak się pojawi, no to wtedy będziemy bawić. A jeśli się nie pojawi, no to posiedzimy i poczekamy. Generalnie jest taka pogoda, gdzie mogłoby się rozpocząć już szykowisko. Na Pomorzu Zachodnim od kilku dni pada deszcz. Temperatura spadła poniżej 20 stopni, jest chłodniej, no a przez to myślę, że to rykowisko już niedługo się rozpocznie, rozkręci. Może uda się usłyszeć jakiegoś byka, który się gdzieś tam odzywa. Polowanie na byki rozpoczniemy być może już za tydzień, dwa. Jeżeli będzie sprzyjająca aura i byki będą się odzywały, to wtedy spróbuję też samemu wybrać się znowu z kamerą, zaszyć się gdzieś w jakichś miejscach, gdzie te jelenie wychodzą. Może dzisiaj, kiedy zapadnie zmrok, uda się nagrać, zobaczyć jakieś właśnie byki, czy też jelenie, chmary jeleni, która gdzieś tutaj się przechadza. Ze mną afera szaleje tutaj koło mnie i po prostu już wariuje, bo cieszy się, że jesteśmy na polowaniu, bo dawno nie byliśmy. No dobrze, już siad, spokój, spokój. Tak, dobrze. No i sieć. Kamera termowizyjna do obserwacji, lornetka, bo ona bardzo się przydaje, jeszcze zwłaszcza kiedy jest jasno, kiedy wszystko widać i trzeba dobrze dojrzeć. Steiner, pytacie czasami, jak się sprawuje. Myślę, że wielu z Was również wykorzystuje Night Huntera. Ja mam tego 8x56 i powiem, że jestem bardzo zadowolony z tej lornetki, zwłaszcza w tym okresie, kiedy mocno zmierzcha albo wcześniej rano. Naprawdę bardzo fajnie poluje się z tą lornetką. No, można powiedzieć, że trochę ciężki gabaryt, ale w momencie, kiedy używamy szelek, które możecie sobie również dokupić do takiego zestawu, to ta lornetka, mimo że wydaje się duża, naprawdę tutaj już nas nie obciąża i bardzo fajnie, wygodnie się z nią chodzi. Pasek na szyi. Ja już kilka lat temu przestałem polować z lornetką, która wisi na szyi. Obciążenie karku mało przyjemne, a tutaj wygodne. Poza tym nawet kiedy się schylamy, kiedy wchodzimy gdzieś na zwyżkę, ambonę, no to za każdym razem mamy wolne ręce. Ta lornetka nam się nie majta, ona jest tutaj idealnie tutaj przy nas. Pogoda fajna, ale cisza. W okolicy nigdzie nie widać żadnej zwierzyny, przynajmniej tutaj na razie. No i cóż, to Ja czekam na zmierzch taki mocny. Przyspaceruję się do jednej z ambon, może z wyżek, usiądę, posłucham, popatrzę i poczekam, zobaczę, co się będzie działo. Broń również przygotowana już Ranger 6. Powiem Wam tak, że polowałem do tej pory z Rangerem 4. To jednak to sześciokrotne przybliżenie, a więc do 18, zwłaszcza przy polowaniu na rogacze, zwłaszcza przy polowaniu na byki, które już niedługo, na pewno bardzo dużą robi różnicę. Jesteśmy w stanie bliżej przypatrzeć się, lepiej po prostu zajrzeć gdzieś tam i każdy, kto wykorzystuje broń i optykę, która ma większe powiększenie, na pewno to docenia. Uniwersalna 4 3 do 12 razy 56 jest również fajna, bardzo uniwersalna, natomiast tutaj jeszcze dodatkowo to, że mamy regulację paralaksy, robi fantastyczną robotę, zwłaszcza właśnie przy wykorzystaniu, jak to się mówi, nakładki noktowizyjnej. Mam też ze sobą oczywiście tłumik, dlatego że poluję sobie blisko miejscowości, a poza tym nie lubię tego głośnego wystrzału. Czasami bywało tak, że polowałem razem z słuchawkami, które miałem na uszach. No to wykorzystanie tego właśnie modulatora dźwięku, który pozwala nam obniżyć troszeczkę huk wystrzału, na pewno jest czymś bardzo fajnym. I tak jak mówiłem, warto zaglądać do różnych interpretacji prawnych odnośnie wykorzystania tego sprzętu. Oczywiście każdy z Was sam podejmuje decyzję, jak, w jaki sposób poluje. Ja mam tłumik ze sobą, więc idziemy za chwilkę na polowanie. Dobra, dość gadania, zabieram zabawki i wyruszamy. Wyszedłem sobie na spacer i w oddali zauważyłem już pierwszą zwierzynę. Gdzieś tam widać właśnie sarny. Daleko pod torami, kilkaset metrów, ale kiedy obserwowałem sobie teren, to również gdzieś tutaj w pobliżu nasypu, właśnie gdzieś tam w tej trawie, również kolejne sarny. Przejdę się kawałeczek i zobaczę, czy gdzieś tam czasami nie jest to jakiś rogacz. Przypatrzę się, może jest to jakiś selekt, bo na tym rewirze zostały już tylko rogacze selekcyjne, 6 sztuk. No i znalezienie tutaj jakiegoś takiego prawdziwego selekta, słabego, no nie jest to takie proste. To nie jest najmocniejszy rewir, czy też obwód, na którym polujemy dużo na rogacze. Tu bardziej polujemy na jelenie, dziki, więc ta zwierzyna tutaj jakby dominuje. Natomiast sarny jak najbardziej też są, natomiast no nic takiego mocnego, ciekawego. Wiatr mam mało sprzyjający, bo wieje tak troszeczkę po ukosie i kiedy wyjdę tutaj sobie kawałeczek dalej przed siebie, to ten wiaterek będę miał już taki, który zacznie wiać w stronę tamtych saren. Więc muszę przejść tutaj kawałeczek i chcę przejść jeszcze gdzieś tam, po to, aby zobaczyć, czy pośród tych traw gdzieś tam coś nie leży ciekawego. Z tego lasu, do którego właśnie zmierzam, wychodzą wieczorami jelenie. Z tym, że one wychodzą, zaraz wam pokażę, są takie baloty tam w oddali i one wychodzą właśnie tam, jak są te baloty z tyłu za tym pasem drzew, i tam sobie z tyłu żerują. Wcześniej tutaj było posiana mieszanka, taki owiec z czymś tam jeszcze, to zostało zebrane. Były tutaj czasami dziki, no ale niestety od kilku jakichś tam dni nie zauważyłem, żeby coś tu wychodziło. Moi koledzy też tutaj raczej ostatnio nie wybierają się na zasiadkę, więc jak to się mówi, no zwierzyna zmieniła swój teren bytowania. W końcu posprzątano już jakby ze stołówek, z pól. Zostały w głównej mierze już kukurydza i jakieś rośliny okopowe, więc buraki, ziemniaki, i tam jeszcze można szukać dzików i one gdzieś tam sobie wychodzą, oczywiście na rżyska, oczywiście na ścierniska, w każde takie miejsce gdzieś tam zwierzyna zagląda. Kiedyś chyba pod jednym z odcinków ktoś z was zwrócił mi uwagę, że to nie rżyska, tylko ścierniska. U nas w naszej nomenklaturze często ściernisko i rżysko to to samo. Natomiast w rzeczywistości rżysko to odnosi się bardziej do miejsca, gdzie wcześniej rosło żyto. Ściernisko to wszystkie inne zboża, pszenica, jęczmień, owies, i to właśnie o tych miejscach mówiłem, że to są ścierniska. Chociaż większość ludzi używa to zamiennie. Czy nasze sarny jeszcze tam są gdzieś? Czy już mnie zauważyły? I sobie poszły. Chyba mnie zauważyły. Bo nie ma ich tam nigdzie, nie widzę przy torach. Za torami już jest, jak to się mówi, teren sąsiadów. Bardzo lubię tutaj polować. O, tutaj coś mamy. Tam jest jakaś sarna. Nie wiem, co to jest, ale muszę zejść z takiej otwartej przestrzeni, schować się, i wtedy będę mógł ocenić, zobaczyć, co to tam jest. Dobre 450 metrów ode mnie, a więc kawał drogi. Mimo wszystko no, jestem na takiej otwartej przestrzeni, na podwyższeniu, i mogą mnie sarny widzieć. Sobie i tam gdzieś przede mną kawałeczek są dwie sarny. Za chwileczkę spróbuję im się przypatrzeć, zobaczyć, co to są za sztuki. Zaraz wam pokażę, podejdziemy kawałek. Stoją i obserwują. niż ode mnie jakieś 250 metrów. Wybierają takie miejsca, w których są w stanie się ukryć. I czasami ciężko je zobaczyć, ale są. Żeby lepiej ocenić, zawsze staram się też przyjrzeć przez lunetę, bo dzięki temu właśnie jestem w stanie dobrze widzieć. No i tym razem to nie są rogacze, tylko to są dwie kuski. W oddali zobaczyłem rogacza i delikatnie postanowiłem zawabić, żeby zobaczyć, co się wydarzy. I proszę, mimo że już jest praktycznie po ruinie. Reaguje i idzie w naszą stronę. Niesamowite. Podszedł mnie drugi rogacz. Ja cię kręcę. Ale heca. Nie zauważyłem go. A ten stoi tam w oddali. Nie, przepraszam. To jest sarna koza. No tak. Obserwuję tylko w lornetce, znaczy w kamerze. Teraz właśnie spoglądam przez lornetkę i dopiero wszystko widzę. Nieprzeciętne. Mój błąd. Wydawało mi się, że to jest rogacz, a tu jednak na pisk koźlęcia zaczęła reagować koza, która ma tam w oddali dwa koźlęta. A tu, z tyłu za mną, przyszedł właśnie rogacz. Nie zdążyłem nawet obrócić się dobrze i złapać go. Wydawało mi się, że tam słyszałem jakiś odgłos taki, coś jakby steknięcie, coś. Ale zamiast sprawdzić, wolałem patrzeć na te, które są tam w oddali. No i cóż, rogacz podszedł, zobaczył mnie i zwiał, aż się za nim kurzyło. No i jest kolejny rogacz, ale już jest niestety taka szarówka. Jest ode mnie na tak dużym dystansie, że niestety nie jestem w stanie dobrze rozpoznać, co ma na głowie. Pojawia się coraz więcej zwierzyny, ale niestety robi się także coraz ciemniej. W związku z tym, że nie mam takiego doświetlacza osobnego, nie zabrałem dzisiaj, więc mam problem troszkę z filmowaniem na takiej odległości. No cóż, tak to bywa. Rogacz mnie zrobił w bambuko, po drodze gdzieś tam pojawił się kolejny, ale już jest za ciemno, żeby rozpoznać, co to za sztuka. No i tyle. No i kolejna ciekawa sytuacja. Postanowiłem zabawić i zamawiłem sobie drapieżnika, lisa, ale na pomoc przyszedł kto? Sami zobaczcie. zasadzie. No i tutaj w ciszy posiedzieć i posłuchać. Może jakiś się już odzywa. No i niestety zasiadka nie przyniosła spodziewanych efektów. Dziki nie przyszły, gdzieś tam przemykał jeden jeleń, byk, były sarny, pojawił się na chwileczkę lis, ale to wszystko. Dzików tutaj w tym miejscu nie ma, nie przyszły. Jest już bardzo późno, zaczynam wracać do domu. Po drodze jeszcze zajadę w jedno miejsce i zobaczę, czy gdzieś tam przypadkiem na skraju lasu, na polu nie ma jakichś dzików. No tak to już bywa niestety. Ostatnimi czasy bywam rzadziej w łowisku ze względu na inne obowiązki, które mam. No ale polowanie dla mnie to jest coś zawsze niesamowitego i nawet te kilka godzin, kiedy mogę wyrwać się, pojechać, pochodzić, a ostatnio coraz częściej usiąść na zwyżce, posłuchać odgłosów lasu, popatrzeć w koło, co się dzieje, to jest coś naprawdę niesamowitego. Dobra, jedziemy w to ostatnie miejsce i mam nadzieję, że tam coś będzie. No i koniec dzisiejszego polowania. Trzeba będzie wrócić tutaj następnym razem, popatrzeć jeszcze za rogaczami, bo skoro reagują na wap, to znaczy, że jeszcze można spróbować przywabić jakiegoś ciekawego rogacza, o ile takiego w ogóle uda się znaleźć. Za chwilkę także rykowisko, za chwilkę kolejny spektakl rozpocznie się właśnie pośród dzikiej przyrody. No i którego będziemy świadkami, tak jak co roku. Więc również mam nadzieję, że uda nam się wyskoczyć do Kniei i nagrać fajny odcinek. Tak jak obiecałem, na pewno będzie dzika kuchnia, na pewno będzie jedzonko, bo to jest coś, co bardzo jest ważne. Pomaga to na pewno promować łowiectwo, pomaga to w tym, że ludzie bardziej akceptują naszą pasję, a więc dzika kuchnia, polowanie i wszystkie rzeczy z tym związane. Na teraz koniec, jedziemy do domu. A co się wydarzy następnym razem? Tego jeszcze nie wiem, no bo oczywiście każde polowanie jest nieprzewidywalne. Darz Bór. Było polowanie, a teraz trasa. Wyjazd gdzieś daleko, można powiedzieć nawet bardzo daleko jak dla mnie, aczkolwiek z jednej strony to bardzo blisko. Po co i dokąd pojechałem? Już pewnie niektórzy z Was poznają drogę, poznają teren, gdzie jestem, patrząc tylko po tym, po jakiej trasie się poruszam. Może się domyślacie, dokąd jadę, a po co i na co, to zobaczycie już za chwilkę. A więc przyjechałem do Radomia. Przyjechałem do Radomia, do firmy Rad Motors, po to, widzicie ile tutaj rangerów czeka na Was i innych samochodów. To jest dealer Forda, który jest oddelegowany właśnie do współpracy z myśliwymi i nie tylko. jeśli szukacie jakiegoś samochodu dla siebie i chcecie dostać dobrą ofertę, to zapraszam Was właśnie tu, żebyście przyjechali, żebyście ogarnęli tutaj sobie temat i żebyście właśnie tutaj kupili samochód. Zapraszam Was serdecznie. A co się będzie działo, to zobaczycie już za chwilę. I tak jak mówiłem, przyjechałem do firmy Rad Motors. Tam z tyłu zostaje mój Ranger. Dlaczego? Dlaczego zostaje mój Ranger? No jak to dlaczego? Dlatego, że dla mnie został przygotowany już kolejny samochód, a więc kolejne niezawodne, doskonałe auto dla myśliwego do lasu. Tym razem w wersji Limited, żebyście mogli zobaczyć, że są różne wersje takiego samochodu i każdy może dobrać dla siebie coś, co akurat mu odpowiada. Nie każdy potrzebuje nie wiadomo jak wyposażonego samochodu, natomiast nawet wersja Limited jest zrobiona w taki sposób, że po prostu rewelka. Myśliwemu na polowanie chyba nic więcej nie potrzeba. A teraz pokażę Wam człowieka, który jakby tym wszystkim zarządza. No i muszę podziękować Leszkowi za to, że mogę poruszać się kolejnym doskonałym samochodem. Leszku, czy ja mogę Cię tutaj do mnie na chwilę poprosić? Dzień dobry. Dzień dobry. Leszku, ja chciałbym Ci podziękować, że mogę kolejny raz, kolejny samochód doskonały Ford Ranger przygotowany przez Twoją firmę specjalnie dla myśliwego i dla myśliwych, że kolejny rok będę mógł z Wami pracować i kolejnym samochodem jeździć bezpiecznie i skutecznie na polowaniu. To my Tobie dziękujemy za dalszą współpracę i życzymy, żeby samochód służył tak jak tamten poprzedni, a może lepiej. No, ja myślę, że lepiej. No i słuchajcie, na pewno będziemy widywać się gdzieś w różnych miejscach, na eventach. Już niedługo targi w Poznaniu, które być może się pojawią i tam na pewno Ford Ranger też do obejrzenia na naszym stoisku. Tak jest. Bardzo dziękuję. No widzicie? A gdybyście chcieli taki samochód dla siebie, no to gdzie możecie wpaść? Możecie wpaść oczywiście do Radomia. Rad Motors przygotuje dla Was doskonałą ofertę i każdy z Was będzie mógł zabrać taki samochód dla siebie. No może bez takich naklejek, chociaż jak będziecie bardzo chcieli, to Darz Bór może się pojawić.